I dlaczego postanowiliśmy to zrobić? Gdyż o szkole pedagogicznej nigdy, nigdzie, na żadnych imprezach i naszych tutaj, związanych ze szkolnictwem, prawie nic nie mówiło się, nie wspominało. A przecież to był fundament. Szkoła ta na pewno dawała bardzo dużo metodyki wykładania tych i innych przedmiotów i wszyscy ci, kto pisze te swoje wspomnienia, wszyscy to podkreślają, że po tej szkole otrzymaliśmy więcej, niż później na studiach. Od tej strony praktycznej. Po drugie, była muzyka instrumentalna. Każdy umiał grać na jakimś instrumencie, bo to było przez 4 lata i każdego tygodnia były 2 zajęcia z muzyki. Kto na akordeonie, kto na pianino, kto na mandolinie, kto na gitarze. A bywało tak, że jeszcze i była grupa taneczna, ktoś tańczył, ktoś śpiewał w chórze. Także wszechstronnych ludzi szykowała szkoła. Nas kształcono na nauczycieli klas początkowych. My uczyliśmy wszystkich przedmiotów. Na przykład na 4. roku była praktyka, podczas której przez miesiąc pracowałem w Grygajciach u mamy pana Blaszkiewicza i cały miesiąc prowadziłem wszystkie lekcje. Matematykę, język polski, i śpiew, i robótki, i wychowanie fizyczne itd. Czyli po takiej praktyce człowiek naprawdę nabierał już oglady. Osoby, które ukończyły z wyróżnieniem, miały możliwość od razu wstępować na studia. Bo w przeciwnym wypadku, jeżeli oceny były słabsze, więc wtedy czekało odpracowanie 2 lat w tym miejscu, dokąd posyłała ojczyzna, powiedzmy tak. Kto jechał do Trockiego rejonu, kto do Solecznickiego, Wilińskiego i tak dalej. Na przykład mój kolega z grupy Antoni Kasparas to pracował aż w Akmininie, to za Glinciszkami jeszcze dalej, prawie pod Szerwintami. До войска он отпрацовал там, а уж по войску там не вручил. Но был час, же было по несколько групп. В моем припадку была только одна группа. Венцей было, очевидно, литовских групп. Нас было 30, и мы все имели в языке польском. Практичное занятие, то значит, лекции проводились мы в школе номер 206, обычно Крашевского гимназиум, pod bacznym okiem nauczycielek tej szkoły, jak również, jeżeli to była lekcja muzyki, to przychodził też popatrzeć pan Turowski, ale na przykład pan Jan Mincewicz pracował tam i on też udzielał swoich uwag, jeżeli coś nie tak było na lekcji muzyki. I wspomina się bardzo dobrym słowem Henryk Moros. On był wychowawcą wielu promocji, ale to był taki człowiek, no, legenda. Również można wspominać pana Wiktora Turowskiego. To on zaprosił do Wilii. Chodziłem też przez 5 lat trochę do grupy tanecznej, ale tam konkurs był wielki, tak. Później do grupy już chóru i nie tylko ja, jeszcze tylko moich kolegów. Także ten, kto przewinął się przez chór, czy w szkole pedagogicznej, czy przez Wilię, no, był później na wszystkich koncertach. I do dnia dzisiejszego chyba. Uczęszczają.